Dzień dobry kochani, ja nazywam się Michalina Drygasiewicz, ale dzieci mówią do mnie Pani Misia. Na co dzień pracuję w kinie, gdzie prowadzę różne spotkania i warsztaty plastyczne. Dziś mam przyjemność spotkać się z Wami w ramach festiwalu Młode Horyzonty. Jestem ciekawa, ile filmów zobaczyliście już podczas tej edycji. Czy te filmy oglądacie sami? Czy może w rodzinnym gronie, z bliskimi? Ja osobiście uważam, że ogromną wartość ma oglądanie filmów z kimś, ponieważ po skończonym seansie możemy z tą osobą podyskutować, porozmawiać o emocjach, które odczuwaliśmy w trakcie seansu i powymieniać się naszymi wrażeniami. A to jest bardzo ważne. Dlatego uwielbiam festiwale, bo wtedy otoczona jestem osobami, których, tak jak mnie, dotyczą filmowe wrażenia. Dziś przygotowałam dla Was taką zabawę, dzięki której będziecie mogli dłużej przeżywać emocje związane z filmami, rozmawiać o filmach i zadawać sobie nawzajem różne pytania. Tą zabawą będzie stworzenie festiwalowej gry planszowej. Zapraszam Was do wspólnej zabawy. Żeby zrobić festiwalową grę planszową, będą nam potrzebne kolorowe kartki papieru, flamastry, klej, nożyczki i kostka do gry. Każda gra planszowa musi mieć planszę, dlatego właśnie wezmę kolorową kartkę papieru. To będzie podstawa planszy. Na niej będziemy umieszczać pola, po których będą poruszać się pionki. Takie pola wycięłam sobie wcześniej z kolorowych kartek. Mam pola jasnoróżowe, zielone, żółte i niebieskie. To ważne, żeby Wasze pola też były w czterech kolorach, bo każdy kolor to inny typ zadania do wykonania. Możecie mieć za to pola w innych kształtach, takie jak Wam się podobają. Takie pola trzeba przykleić na kartce. Ja już zrobiłam to wcześniej, żeby sprawnie móc wytłumaczyć Wam dalsze kroki tej zabawy. Zobaczcie, mam planszę z wklejonymi polami, mam oznaczone miejsce startu i oznaczone miejsce mety. Wy też tak zróbcie na Waszej planszy. Stąd będą startować pionki. Do tego wideo tutorialu, który właśnie oglądacie, przygotowaliśmy dla Was PDF z instrukcją, z zasadami gry, z którego będziecie mogli korzystać. Kiedy ja będę Wam opowiadać o zasadach gry, to wszystkie te zasady znajdziecie w instrukcji. A więc pierwsze pola, pole jasnoróżowe. Pola jasnoróżowe to na mojej grze zadania zamknięte. Takie zadania zamknięte polegają na tym, że zawsze kiedy trafiamy na różowe pole oznaczone jakimś rysunkiem czy piktogramem, robimy to samo. Będą na przykład różowe pola z księżycem. Kiedy zatrzymamy się na takim różowym polu z księżycem, będzie to oznaczać, że zasnęliśmy podczas seansu i musimy odczekać kolejkę. Będą też różowe pola z zegarkiem. To będzie oznaczało, że przyszliśmy punktualnie na seans i możemy jeszcze raz rzucić kostką w nagrodę i iść tyle pól do przodu, ile wskaże kostka. Będą też takie piktogramy z popcornem. Oznacza to, że rozsypaliśmy popcorn podczas seansu i znów musimy czekać kolejkę, żeby pozbierać go z ziemi. Czyli te różowe pola dotyczą takich okołokinowych zadań. Uzupełnię teraz tymi piktogramami wszystkie swoje jasno-różowe pola. To już ostatnie. Umieszczę tu zegarek. Teraz zajmę się zielonymi polami. To będą pytania otwarte. Pytania o filmy, które będziecie sobie nawzajem z innymi graczami
zadawać. Na każdym takim zielonym polu będziemy umieszczać znak zapytania. Przerysowuję znak zapytania. I w instrukcji znajdziecie przykładowe pytania, które możecie zadawać graczom. Te pytania mogą dotyczyć ostatniego filmu, który widzieliśmy, albo wszystkich filmów festiwalowych. Na przykład mogę kogoś zapytać o to, jak miało na imię magiczne zwierzę, które towarzyszy Idzie w filmie Szkoła Magicznych Zwierząt. Albo mogę kogoś zapytać o to, jakiego bohatera z filmu Juku i Magiczny Kwiat najbardziej polubił. Czyli mogą być to pytania konkretne albo takie bardziej otwarte. Wszystkie zielone pola mam uzupełnione znakami zapytania. To teraz przejdę do pól żółtych. Na tych żółtych polach będziemy zapisywać cyfry albo z minusem, albo z plusem. Zapiszę minus 1. Jeżeli gracz znajdzie się na tym polu, będzie musiał cofnąć się o jedno pole, tym samym stanie na polu z księżycem, czyli będzie musiał jeszcze czekać kolejkę. Natomiast tutaj zapiszę plus 3. Jeżeli gracz zatrzyma się na tym polu, od razu trafia na metę. Czyli są to takie pola i negatywne, i pozytywne. Liczby możecie umieszczać, gdzie chcecie. Tu dam minus 2. Minus 1 będzie oznaczało powrót na start, a tu aż plus 6. Ostatnie pola to pola trampoliny, pola niebieskie. Jeżeli ktoś stanie na takim niebieskim polu, strzałka wskaże mu, na które pole się przenosi. Czyli z pola trzeciego będzie mógł od razu przenieść się na pole piąte. Ale na przykład aż z tego momentu planszy, już blisko tutaj jest do mety, ktoś będzie mógł trafić tutaj i będzie miał do przebycia znów tą samą drogę. Umieszczę strzałeczki i to już ostatni rodzaj pól. To wszystko może brzmieć jak dosyć skomplikowane zasady, natomiast jeżeli przeczytacie instrukcję, wszystko będzie dla Was jasne i na pewno będzie Wam się przyjemnie grało. Pytajcie się o filmy, zadawajcie pytania, zmieniajcie te zasady. Na przykład cała gra może dotyczyć jednego filmu, ale możecie też zrobić rozgrywkę, w której będziecie pytać się o różne filmy. Mam nadzieję, że tak jak ja, przygotujecie swoje plansze i będziecie się świetnie bawić. Tego Wam właśnie życzę. Do zobaczenia. Pa, pa!